Witam serdecznie, moi drodzy, a więc mamy kolejny spokojny dzionek, w którym wszystko zależy od nas, w którym to my jesteśmy kreatorami własnego życia, w którym to my dopuszczamy sytuacje, ludzi, emocje, które do nas docierają, a te, które z nami nie współgrają, jakby to powiedzieć, oczyszczamy się z nich, wychodzimy, przepracowywujemy, tak? I zobaczcie, jeżeli my jesteśmy niespokojni, cała ta sytuacja na świecie, tak? Zobaczcie, jeżeli jest w nas niespokój, no to to emanuje w nas. Jeżeli w nas jest strach, o co im chodzi, żeby w nas był strach, żeby w nas były te niskowibracyjne emocje, którymi oni się, jakby to powiedzieć, karmią, które są ich zasilaniem, paliwem, tak? Więc jeżeli my jesteśmy w tych niskich wibracjach, jeżeli boimy się, tak? Jeżeli odczuwamy ten strach właśnie, ale to nie jest nasz strach, bo co innego jest, wiecie, jak czujemy nasz strach przed czymś, co musimy odpuścić, powinniśmy odpuścić, żeby iść dalej, a strach, który jest wpompowywany, wiecie, całym szambem z zewnątrz, to jest co innego. Więc moi drodzy, jeżeli odczuwamy ten strach, który jest pompowany gdzieś tam z zewnątrz, no to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze spokojni, nie jesteśmy jeszcze poukładani, czujemy ten strach i załóżmy, to działa tak, że jeżeli my jesteśmy cząstką, wiecie, połączoną z Bogiem, tak, jesteśmy wszyscy jednością z tego innego punktu, z innej perspektywy, jesteśmy wszyscy połączeni, jesteśmy tą samą formą energii, załóżmy. I moi drodzy, mamy tak, że jeżeli my teraz tutaj z tego poziomu czujemy strach, to oddziaływujemy na tą wyższą płaszczyznę i tak samo ta wyższa płaszczyzna oddziaływuje na nas, tak? Więc jeżeli jest w nas strach, to nie jesteśmy jeszcze poukładani, jeszcze musimy gdzieś tam zajrzeć, musimy gdzieś tam sprawdzić, dlaczego się boimy, tak? Wejść w ten strach i zobaczyć, czemu boję się tego, bo zobaczcie, teraz możemy mnożyć, możemy wyliczać, bo zobaczcie, niektórzy mówią, że o, dobra, tutaj odpuścili z tym, bo już jest plan inny i będą co innego dociskali. Jednak to jest, mówię, świat zewnętrzny. Jeżeli my w naszych wnętrzach będziemy poukładani, będziemy spokojni, spójni, ciało, dusza, umysł, jedność, tak, balans, no to sobie elegancko będziemy przez te procesy przechodzić, będziemy się tylko uśmiechać. A jeżeli to w nas wzbudza różnego rodzaju emocje, skrajności, że wiecie, mówię, jedni mówią, że wszystko jest już super, jest ok, a inni mówią, że będzie źle, więc znajdźmy w tym balans, tak? Znajdźmy w tym balans, no bo o to chodzi, no bo skacząc z jednej skrajności w drugą skrajność, to też nie jest, jakby to powiedzieć, dla mnie z własnego doświadczenia optymalne, bo efekt hura, mówię, podejmowanie decyzji w efekcie hura albo na jakimś zjeździe nie jest, jakby to powiedzieć, optymalne i nie jest spokojne, tak? Więc zobaczcie, Alan Watts coś takiego powiedział, muszę sobie jakąś książkę z ciekawości tego pana kupić, bo wpadają mi jakieś cytaty, a całej książki jednej nie przeczytałem, więc on, jeszcze raz się na to powołam, mówi, że jak tam przebywał w tych, mówię, w Afryce, czy gdzie on tam przebywał, na tych różnych kontynentach, no to tam jak mały chłopczyk przybiegał, mały, nie wiem, załóżmy, niech będzie jakikolwiek mały chłopczyk, który przybiegał do rodziców i mówił, hej, rozumiem, jestem Bogiem, no to rodzice mówią, brawo, brawo, w końcu to zrozumiałeś. A u nas, jakby to wyglądało, no, wiecie, no zaraz cała, wiecie, gromada specjalistów i tak dalej, co to dziecko bredzi, tak? Więc zobaczcie, każdy z nas, i to nie jest tak, że to teraz gdzieś wychodzi. Cały czas to w nas było, zobaczcie, różni ludzie poprzez różne decyzje, różne sytuacje, które do swojego życia sprowadzali. Mówię, zobaczcie, piosenkę macie, jestem Bogiem, uświadom to sobie, magię, tak? Też doszedł do tego momentu, tylko że była to, załóżmy, droga na skróty poprzez różne substancje, załóżmy, psychoaktywne, no i tej właśnie huśtawki, tej amplitudy, którą sobie gdzieś tam zaserwował, nie uniósł, załóżmy, tak? Ale też mieli przekazy, i to mówię, w różnych piosenkach, w różnych tekstach, w różnych takich, wiecie, artystycznych duszach jest to przejawiane, tak? Jest to przejawiane i kurczę, no i nie każdy sobie z tym poradził, tak? Więc zobaczcie, balans w nas jest balansem wszędzie, tak? Zobaczcie, teraz kolejne kraje dołączają do tego wszystkiego, że mówią, że nie chcą różnych podziałów, nie chcą różnych segregacji. Ludzie się już przestali bać, tak? Przestali się bać, doszliśmy do momentu, gdzie przestaliśmy się bać tej narracji, tego, wiecie, tego, jak to się mówi, smoka na papierowych nogach. Przestaliśmy się bać tej całej narracji i ludzie wychodzą teraz. Wychodzą, mówią, kurczę, to mi się nie podoba, na to się nie zgadzam. To jest nie halo, tak? No bo albo jesteśmy wszyscy równi, albo są jakieś, wiecie, różne standardy. Opowiem wam teraz taką też przyziemną sytuację z 2 dni wstecz. Pojechałem pierwszy raz, w sensie pierwszy raz. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że policja się do mnie gdzieś o coś przyczepiła. Byłem na stacji, tak jak zawsze. Pojechałem sobie chyba, nie wiem, w czwartek albo w piątek, zawiozłem dziewczynki do przedszkola, zaprowadziłem i pojechałem sobie na stację. Mówię, a wypiję sobie, yerba mi się skończyła. Mówię, wypiję sobie kawkę latte. Mówię, nie piłem, mówię, 2 miesiące, mówię, akurat. No i pojechałem, spoko, robię tą kawkę przy automacie. Nagle pan, który tam pracował, mówi mi, maskę, policja.
No to ja mówię, tak, maskę, mówię, dobra, mówię, myślałem w ogóle, że mu chodzi, że w sklepie jestem, żebym założył, ale mówię, przez 2 lata nigdy tam nic takiego nie mówił. No i słuchajcie, no i faktycznie podjechała policja, wychodzę z tą kawą, idę do auta, oni w ogóle z innej strony podjeżdżają, mówią, o, czy mogę podejść? Ja mówię, no zapraszam, mówię tutaj, jak mówię, państwo chcą, mówię, rozmawiać, no to słucham, mówię, no ja nic, mówię, no raczej chyba nie zrobiłem, mówię, że będziesz musiał się fatygować. No i pani oczywiście zaczyna standardowo gadkę, że dawaj tutaj, mówi, mandat becie, bo maski nie masz, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I ja mówię, no dobra, no ale moi drodzy, mówię, no to słuchajcie, sami widzicie, mówię, raz coś tam powiedziałem tylko o, miałem też oczywiście, zaraz będę nagrywał, coś tam, ale mówię, po co mi to, przecież to jest, mówię, walka, po co mi to, będzie co ma być, mówię, i tak, mówię, tego mandatu nie będę płacił, i tak nie będę tego mandatu płacił, nawet jak go dostanę, mówię, nie ma sensu się czepać. No i spoko, no i pani do mnie mówi, że maska, mandat, coś tam, i ja mówię, no droga pani, no ale tutaj, no, jakby państwo oglądali, mówię, przepisy, mówię, nie przepisy, tylko cokolwiek, mówię, jakąkolwiek inną, mówię, narrację od tej telewizyjnej przez 2 lata, mówię, a na pewno wyglądają państwo na takich ludzi, no to wiedzą państwo, że to wszystko nie trzyma się kupy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? No i pani tam o legitymacji też, żebym legitymował się, ja mówię, no proszę pani, no, ale mówię, no nie ma żadnej podstawy prawnej, nie ma żadnej przyczyny, mówię, nic nie zrobiłem i tak dalej, ja się na tych paragrafach, mówię, nie znam ogólnie, gdzieś tam mam jakiegoś screena, zrobiłem sobie kiedyś w razie czego, ale mówię, ja się na tym nie znam. Pani mi tam mówi jakieś ustawy o policji i coś tam, ja mówię, pani, mówię, ja nie wiem tego, nie znam tego, ale mówię, no moim zdaniem, mówię, no wy jako, mówię, prywatna firma i pani, ja prywatna firma, coś tam, wybiegł zaraz do mnie pan, mówi, jak tu legitymować się nie chcesz, coś tam, ja mówię, panie, mówię, ja się nie mówię, że nie chcę się legitymować, tylko że mówię, po prostu nie widzę podstaw prawnych, mówię, żebym się legitymował, bo mówię, byłem na stacji i wyszedłem, mówię, a te wszystkie paragrafy, na które państwo się tam powołują, mówię, to są rozporządzenia i to jest to, co mówię, na czym, czego jestem pewny, mówię, to są rozporządzenia, które po prostu, no, sądy wszystkie anulują, wyrzucają do kosza i nie ma mandatów, nie ma, mówię, kwarantan, nie ma stanu wyjątkowego, mówię, bo Skarb Państwa tak to by firmy mogły skarżyć, mówię, i to się nie opłaca, więc to są tylko, mówię, takie prośby, mówię, w zasadzie, mówię, nie? No i dałem dowód oczywiście, bo mówię, nie będę się czepał, nie będę jeździł po komisariatach, bo mi to jest niepotrzebne, rozumiecie? Walka, walka, to by była walka, już taka walka, nie? A tak to na spokojnie do nich powiedziałem to, co miałem do powiedzenia. Pyk, dowód, pani mówi, że oczywiście 3 razy mi się zapytali, czy przyjmuję mandat, mówię, że nie, 3 razy się później zapytali, czy do sądu, ja mówię, tak, proszę do sądu. No i pani wzięła sobie ten dowód, siadają do auta, no ja mówię, ciekawe, zaraz przyjdzie, mówię, no bo przecież nie mam meldunku, nie mam nigdzie, nie, mówię, zaraz przyjdzie, będzie chciała meldunek, no ale pani wraca za chwilę i mówi, że upomnienie, coś tam, że oszczerzenie i tak dalej, więc no... Wiecie, no można się czepać, wiecie, oglądacie różne relacje, można się czepać, można walczyć, można krzyczeć, można jechać na policję, można mówić, że to jest bezprawie, ale oni w tym momencie tego nie ogarniają, rozumiecie, nie ogarniają tego i tak jak mówię, wolność jest w nas, mówię, nie ma wolności, mówię, na papierku, czy ja bym miał teraz, nie wiem, papierek wolnego człowieka, wolnego skrzata czy smerfa, no to niestety pan by na mnie popatrzył tak samo i powiedział, mordo, mandat, jakbym cwaniakował i zachowywał się, nie wiem, w sposób niekulturalny, krzyczał może, albo robił jakieś inne dziwne rzeczy, no to pewnie też bym gdzieś pojechał, albo coś innego by mnie spotkało, ale no, że merytorycznie rozmawialiśmy, mówię, bez emocji, mówię, bez podnoszenia się, bardzo w porządku, państwo oczywiście, mówię, tutaj ci policjanci, bo no sami gdzieś tam zrozumieli, że no nie ma to najmniejszego sensu, bo też rozmawiałem, mówię, słuchajcie, doskonale wiecie, że wszystkie mandaty, wszystkie sanepidy, mówię, wszystko zanulowane, sądom się nawet nie chce tym paprać, mówię, nie? Nawet im się nie chce w to paprać, bo to jest, mówię, niezgodne, mówię, z żadnym prawem, mówię, jakie obowiązuje na ten moment, mówię, i widzicie sami, że wszystkie kraje z tego wychodzą, no i argumentami normalnymi, takie, do którego można dotrzeć, wiecie, do każdego człowieka, każdy jak ktoś kuma coś, no to można mu wytłumaczyć w sposób lekki, gdyby pewnie byli inni, by byli bardziej, może jacyś spięci bardziej, by mieli jakąś presję, może by mi wystawili ten wniosek, tak? Ale tak to na spokojnie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, tak? I moi drodzy, zobaczcie, to nie jest nasz wymysł, to nie jest nasz wymysł, tylko tak, oni po prostu zaczęli grać w grę, w której sami się nie przygotowali. Ktoś powie później dalej, o, teraz odpuszczają kraje, bo jeszcze raz powtórzę, kraje, Finlandia, Niemcy, Holandia, Turcja, teraz były 4 lutego były protesty, Litwa, Szwecja, Francja, tak samo, różnego rodzaju są. Już nie pamiętam teraz co, gdzie dokładnie, ale wiecie, sami doskonale wiecie, że różne kraje się wycofują z różnych obostrzeń, czy całkowicie, czy niecałkowicie wychodzą z tego, tak? I ktoś teraz tutaj już kij w mrowisko, będzie gorzej. Będzie gorzej, zobacz, agenda, to tamto, to tamto. No to ja dalej tłumaczę to samo. To jest ich programowanie, ich zbieranie energii. Jak w to nie wierzysz, no to tak nie będzie. Jak w to wierzysz, no to i będziesz się tym przejmował, będziesz się tym bał, będziesz się bała i będziesz w to wierzyła i będziesz o tym myślała, no to jakąś cząstkę energii dziś dajesz, nie? I zasilasz to dalej. Dlatego ja mówię, ci wszyscy, jakby to powiedzieć, czarno widzę, no to ja się... Nie, ja po prostu, no wydaje mi się, że jak mam wybór i wydaje mi się, jak przeszedłem przez
X doświadczeń i wiem, że walka, agresja rodzi agresję i inne sytuacje, bycie niemiłym, odszczekiwanie się od takich małych rzeczy wewnątrz nas, sami wiecie jak tam nieraz, nie wiem, ja wam powiem, jeszcze z babcią jeden przykład, szybko, powiem wam na przykładzie takim, że na przykład ja nie byłem nauczony, wiecie, wyzywania, jakiegoś bicia się w ogóle, co, ja byłem grzeczny, mały, chodziłem, tylko słuchałem się, nie rozumiałem wszystkiego, czułem się gdzieś tam dotknięty, ale nie sapałem na nikogo pierwszy, nigdy nic takiego nie zrobiłem. No i w momencie, wiecie, ja zacząłem mieszkać z babcią, zacząłem dorastać, jakieś wychodzenia na weekendy i tak dalej, i tak dalej. No i coraz to więcej, jakby to powiedzieć, babcia swoich frustracji na mnie przerzucała. Teraz mówię z perspektywy oczywiście czasu. I aż doszło do momentu, że mówię, złota kobieta, mówię, super, się dogadywaliśmy na dobre i na złe, o to chodzi. Dawała mi, pokazała mi pełny balans emocji, pełną, wiecie, gamę od miłości do życzenia śmierci, właśnie do tego zmierzam. I kiedyś mi powiedziała tam coś tam w złości, oczywiście, żebyś zdech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ja mówię, jak ty mogłaś tak do mnie powiedzieć? Ja mówię, jak ty mogłaś tak do mnie powiedzieć? Mówię, obcemu mówię się tak nie życzę, a mówię, do mnie mówię, jak ty mogłaś? No i on też to gdzieś tam ruszyło na drugi dzień, że przepraszam, ale gdzieś ja nasiąkałem, później już mi powiedziała, załóżmy, żebyś zdech, ale mówiła różne inne przykre rzeczy. I ja w pewnym momencie już nasiąkam tego tak, zacząłem jej odpowiadać. Stałem się taki sam jak ona, rozumiecie? Staje się taki sam jak ona. I teraz tutaj zobaczcie, jeżeli będziemy wychodzili, tłukli się, strzelali, nie wiem, przejmowali jakoś to, jak ktoś mówi, władzę, trzeba przejąć siłą i tak dalej, no dajcie spokój, no to stajemy się tacy sami, jak ci ludzie, rozumiecie? Dostosowywujemy się. A tutaj, jak zrobimy coś z innej strony, mówię, odpuszczenie, wybaczenie, miłość. Słuchajcie, w życiu by mi takie słowa przez gardło, nie wiem, 5-6 lat temu nie przeszły. Teraz na spokojnie jestem w stanie, nie wiem, byłem w stanie wybaczyć wielu ludziom, byłem w stanie wybaczyć, nie wiem, rodzicom, wszystkim w koło gdzieś coś się dzieje. Jest to możliwe do zrobienia, tak? Więc mówię, nie dawajmy się wciągać w te ich gry, bo to jest ich planowanie, ich scenariusz i oni chcą do tego jak najwięcej ludzi zasilić, zabrać, żeby po prostu to się spełniło. Bez naszego zasilania to się nie spełni, masz wolną wolę, jesteś istotą wielowymiarową. Tutaj przyszliśmy tutaj, żeby przypomnieć sobie, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy i po prostu, żeby te najlepsze rzeczy z siebie wyjąć, wybudzić, tak? Bo jeżeli w nas coś, nie wiem, wystarczy, że będziemy zmieniać siebie, nie musimy, nie wiem, nie musimy, wiecie, no biegać gdzieś, tłuc się, mówię tak, niektórzy tam myślą, że to jest jedyna droga. Można pokojowo wyjść na, nie wiem, na protest, można pokojowo się przejść ze swoją intencją. Tak jak mówię, intencje do spaceru, niech na spacerze, nie wiem, niech każdy krok przybliży mnie do tego, niech każdy, nie wiem, niech każdy, nie wiem, ktoś pracuje w ogródku, niech każde machnięcie, nie wiem, tam łopatą czy czymkolwiek przybliży mnie do tego, niech każdy, nie wiem, zagłębienie się rąk w ziemi oczyszcza mnie, nie? I tak samo idziemy na protest, to mówimy, niech każdy mój krok na przykład tutaj na tym wiecu oczyszcza, rozpromienia, nie wiem, niech daje miłość, niech daje nadzieję, niech daje spokój, niech daje balans, a nie, że o, my wam pokażemy, no bo to nie jest droga, to nie będzie droga i to na pewno nie będzie droga, dlatego tutaj moja, jakby to powiedzieć, prośba, żeby każdy sobie tam obserwował i nie dawał się wplątywać w różnego rodzaju rzeczy, które nie są jego. Tutaj jeszcze raz powiem, teraz 4 w sobotę pewnie, w piątek w sobotę były Finlandia, Niemcy, Holandia, Turcja, Litwa, Szwecja, Francja. Były protesty bez Litwy, Szwecji i Francji, bo tu mam zaznaczone po drugiej stronie, czyli tutaj znoszą pewnie paszporty, obostrzenia i ludzie wychodzą też na ulicę i wycofują się z tych różnych rzeczy. I tutaj już wiem, jaki będzie kontrargument, że będzie gorzej, teraz będzie, nie wiem, bieda, głód i tak dalej, to jeszcze raz mówię, że to są programowane przez nich scenariusze, jeżeli my w to nie pójdziemy, to tak nie będzie i to zależy wszystko od nas. Tym, czym ty emanujesz w środku, czyli nie wiem, no spokój, harmonia, miłość, dobro i tak dalej, no to tym, idąc w jakieś miejsce, no to tak samo ludzie widzą, hej kurde, coś dobrze się czuje, coś ten, a ty nic nie robisz, stoisz w miejscu, nie, ale nie wiem, no masz w sobie full, nie wiem, dzisiaj miłości, bo coś się dobrego udało, masz zrozumienie, współczucie i idziesz, nie? No i ci wszyscy ludzie stoją niby trochę wystraszeni, ale coś tam ogarniają, że coś jest z tobą inaczej, że inaczej patrzysz. I teraz jeszcze ważna rzecz, to mi się przypomniało. Pozwalajmy ludziom doświadczać. Pozwalajmy ludziom popełniać ich błędy. Pozwalajmy ludziom, znajomym, przyjaciołom, rodzinie, nie każdy się musi z nami zgadzać. Pozwalajmy popełniać im ich własne błędy, bo to jest ich droga. My też kiedyś byliśmy w tym miejscu, też kiedyś popełnialiśmy błędy, też szliśmy podobną drogą, tak? Nie odbierajmy, jakby to powiedzieć, nie odbierajmy możliwości popełniania błędów, czy tych małych, czy tych dużych. Zobaczcie, wszyscy ludzie są w procesie, jesteśmy w procesie, jesteśmy w transformacji, tak? Będą się działy rzeczy niesamowite. Dobre przede wszystkim, dobre dla wszystkich, nie dla jakiejś jednej grupy, tylko każdy dostanie tyle dobra, na ile jest gotowy. I to wszystko zależy od nas i zobaczcie, pozwalajmy doświadczać, tak? Bo jeżeli na przykład, nie wiem, kolejny przykład z mojego życia niech będzie.
Dzieci, okej, okay, tak? Moje, nasze z Patrycją. Rozstaliśmy się, tak? No i teraz inaczej to wygląda trochę, nie? Trochę są ze mną, trochę są z nią i tak dalej, wszystko z git, dogadujemy się. Ale już na przykład, nie wiem, ja na przykład miałem taką wizję wcześniej, zanim jeszcze jak byliśmy razem, żeby nie wplątywać ich w te małe jakieś takie rzeczy, które ja już przepracowałem, tak? Chciałem je przed tym ustrzec, nie? No ale widzę, że tak mi się nie uda, no bo teraz mam, no inaczej się dogadujemy, więc no ani ja nie jestem z nimi 2-4 na dobę, ani ona. Więc no dochodzą różne sytuacje z zewnątrz, różne jakieś tam, wiecie, zewnętrzne sytuacje, no i nie uchronię ich przed tym. Nie uchronię ich przed wszystkim, nie mogę ich, nie wiem, klosza im zrobić, nie? Tak samo, nie wiem, mówię z Patrycją na początku, jak ja tam się zacząłem te 5 lat temu zmieniać, to ja mówię, kurde, no jak ty tego nie widzisz, tu. I co robiłem? Zabierałem im możliwość, jakby to powiedzieć, doświadczenia. Oczywiście to trwało tam chwilę, nie, że nie wiem, nie wiadomo ile tam, nie wiem, 3-4 miesiące takie miałem na początku, że byłem, jakby to powiedzieć, mówię, no zdziwiony, że ktoś tego nie widzi, co ja widzę, nie? No i chodzi o to, żebyśmy pozwalali doświadczać, nawet jak, nie wiem, właśnie tu jest to, największą formą miłości to jest to, że pozwolisz komuś nawet, nie wiem, odejść i tak dalej, niech sobie podoświadcza i tyle. I tak samo z dziećmi, nie? Jeżeli je kochamy bardzo, no to one zawsze będą naszymi dziećmi, bez względu na to, co zrobią, tak? Doświadczają. I tak samo poziom wyżej, nie? Dobra, Bóg, Stwórca, energia, no to też nas kocha cały czas. I tych, załóżmy, niekorzystnych i tych wszystkich, co robią dobrą robotę, no bo ci niekorzystni, jak się ogarną, no to też wracają w to samo miejsce, nie? No tylko potrzeba więcej czasu, może więcej, nie wiem, i sytuacji, informacji, doświadczeń musi się, jakby to powiedzieć, pojawić, nie? No ale zobaczcie, że cały ten świat zmierza już, widać tą transformację namacalnie, już trzeba być bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo słabym obserwatorem, żeby nie dostrzec, że na wielu płaszczyznach dzieją się różne rzeczy, tak? No i zobaczcie, jeżeli, mówię, mamy coś w sobie nieuleczonego, no to ta część, nie wiem, duszy, ciała, czegokolwiek, wywiera wpływ na co inne, na przykład boli nas głowa, nie? Boli nas głowa, nie wiadomo czemu. No i wywiera ta głowa wpływ na nas, tak? Na to, na nasze samopoczucie, na to, jak się czujemy, tak? Jest takie coś. Nie możemy powiedzieć, że o, odcinam głowę i będę się czuł dobrze, nie? Oddziaływuje. I tak samo mówię, jakieś strachy, jakieś inne rzeczy, które są w nas, to oddziaływują na nasze działania, na nasze przekonania, na to, jak się czujemy, myślimy i zachowujemy. I tak samo mówię, różni, teraz fajnie, doktorzy, prawnicy, różni ludzie dobrej woli, różni ludzie, którzy gdzieś już, nie wiem, w pewnych momentach swojego życia doszli do pewnych ucisków, czara gorycz się przelała, zmieniają się i zaczynają mówić prawdę, tak? Bo mówię, no różni lekarze, widzicie, z tej całej narracji się wykruszają, mówią prawdę, pokazują statystyki, tak samo jest pan taki Grzegorz chyba Płaczek się nazywa bodajże, pan bardzo fajnie tam statystyki przekłada, jak to wygląda, jakby to powiedzieć, liczbowo, jeżeli do kogoś, nie wiem, argumenty inne nie docierają, no to statystyki takie typowo, wiecie, no procentowe można sobie tam zobaczyć. Więc moi drodzy, ego to jest ciągła walka i jeżeli my, wiecie, no wyjdziemy ponad ten poziom, odpuścimy tą walkę, jakby to powiedzieć, będziemy obserwatorami tego, no to wychodzimy na inny poziom, tak? I możemy no uśmiechać się do tego całego cyrku, działać, jakby to powiedzieć, bez emocji, bez frustrowania się, bez, nie wiem, denerwowania się, bez osądów właśnie, tak? Bo to właśnie jest to, że każda emocja jest w naszym ciele gościem i my ją możemy obserwować, nie? Ale nie powinniśmy, jakby to powiem, fajnie by było, żebyśmy nie osądzali, bo każda emocja jest u nas gościem i każda emocja coś nam pokazuje, każda emocja pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie chcemy iść, albo co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy i to jest proces nasz wewnętrzny, no bo mówię, jeżeli my wewnątrz siebie będziemy coraz to lepiej, lepszymi ludźmi, lepszym człowiekiem, lepszym, nie wiem, mężczyzną, kobietą, wiem, dobra, żeby nie było, że mówię, nie wiem, znowu, jeżeli my będziemy coraz to lepszą istotą, tak, lepszą istotą tutaj na Ziemi, będziemy dostrzegali coraz to więcej, będziemy dobrymi obserwatorami, będziemy po prostu, no, nie będziemy nikogo krzywdzić, będziemy w harmonii, w balansie, no to wszystko będzie z nas emanowało i będzie to, niech będzie spływało na innych ludzi, będzie to te ich uśpione cząsteczki budziło, tak, i wszyscy będziemy się budzić i ten proces już się dzieje i to mówię, od nas zależy, jak to się skończy, to nie jest nic ustalone, nie ma żadnego scenariusza, będzie tak, no nie, od naszej energii, od tego wszystkiego, co jest w nas, zależy to, jak będzie wyglądał świat za 2, 3, 5, 10 lat, tak, więc pamiętajmy o tym, że dawajmy te dobre emocje, nie starajmy się, jakby to powiedzieć, wchodzić w te negatywne, no bo to jest, mówię, no bez sensu. Jeszcze na podsumowanie, a zapomniałem,
To co mówiłem, te wiecie, jakieś tam były rok temu jakieś tam procesy w Stanach, tam jakieś tam z Facebookiem i tak dalej, no to widzicie teraz była jakaś tam, pierwszy rok chyba mają, że jest jakaś tendencja spadkowa, 234 miliardy chyba 2 albo 3 dni temu, jakby to powiedzieć, stracili, tak? No i zobaczcie, że tutaj te wszystkie narracje, wszyscy wiecie, weryfikatorzy, wszyscy się bali, o cenzura, wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i nie wiem, też to moim zdaniem jest do obejścia, chociażby ja powiem ze swoimi filmikami, no jakby była taka straszna cenzura i wszystko, no to jeżeli robiłbym to nieuważnie, używałbym jakichś, nie wiem, słów, wyzywał kogoś może, albo jakieś inne rzeczy robił, no to nikt nie chciałby być wyzywany i mówię, czy to jest osoba, nie wiem, która robi coś złego, czy dobrego, czy wiecie, no w sensie, no to oczywiście perspektywa, tak, dobre, złe też, no ten sam, wiecie, ten sam patyk, nie? Jeżeli ktoś działa na jednym końcu albo na drugim końcu tego samego patyka, no to moi drodzy, teraz zgubiłem wątek, chwila. Chodziło mi o to, że po prostu... Nie, zgubiłem wątek, już nie powiem, o co mi chodziło, a nie chcę filmu kasować. Więc moi drodzy, wszyscy robią to, na co są w danym momencie gotowi i działają z poziomu perspektywy takiej, jaką mają w tym momencie. Jeżeli ją poszerzamy, to widzimy coraz to więcej. I mówię, nie chcemy nikogo, jakby to powiedzieć, nie wiem, dokuczać, krzywdzić, tylko idziemy, nie wiem, w harmonii, w jedności, w pojednaniu do przodu, tak? Nie, nie wiem, nie zastanawiamy się tutaj na jakieś wiecie, konflikty, jakieś różne dziwne, małe spory, bo jesteśmy, no nie wiem, rozumiemy, że to jest chwilowa emocja, nawet jak nas coś zdenerwuje, okej, okay, posiedzimy z tym, dlaczego mnie to zdenerwowało, dobra, spoko, wiem, dziękuję, rozumiem, idę dalej, tak? A nie, że gdzieś tam pod dywan, tak? Więc mówię, zarówno na skalę dużą, jak i małą, są różni ludzie, którzy gdzieś tam coś mieszają, a to od nas zależy wszystko, jak to będzie wyglądało i to w nas jest moc ostateczna i to wszystko jest, moi drodzy, proces, w którym uczestniczymy, transformacja, dzięki której po prostu zmieniamy się. Dobra, jeszcze tutaj skończę z tym Facebookiem, bo mi się chyba przypomniało. Też ludzie mówili, że będą weryfikacje, wszystko, nic nie można, cenzury. Mówię, jeżeli ktoś kogoś wyzywa, mówię, czy to jest osoba dobra, czy niedobra, już wiem, o co chodziło. Czy jeżeli ktoś kogoś wyzywa, czy to jest osoba dobra, czy mówię niedobra, już mówię teraz znowu ten sam patyk. Jeżeli kogoś oceniamy w sposób korzystny bądź niekorzystny, no to ten człowiek też nie chce być oceniany. Jeżeli wyzywamy kogoś, nie wiem, niech będzie to jakiś, nie wiem, polityk i mówimy, ej, ty taki, 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 albo zrobiłeś to, i no i ktoś po nim jedzie cały czas, no to też się chłop zdenerwuje, no i też sobie na to nie pozwoli, nie? I dlatego różnego rodzaju, wiecie, no gdzieś tam są bany, są jakieś kary i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ja dostałem raz przez 2 lata, w marcu, no 2 lata, jak tutaj ten kanał mam, to dostałem raz na tydzień bana, że coś tam, coś właśnie było o temacie, za bardzo tam poleciałem w temat chyba właśnie tutaj medykamentów i tak dalej i po prostu gdzieś dostałem takiego pstryczka, ale cała reszta, słuchajcie, nie mam najmniejszych problemów, wszystko jest super, wszystko jest fantastycznie. Więc moi drodzy, dzięki nam, dzięki każdemu, dzięki Tobie, dzięki każdej Twojej małej zmianie, którą robisz w sobie, świat się zmienia na lepsze, świat się zmienia na lepsze, świat dostaje więcej dobra, dostaje zastrzyk dobrej energii. Więc moi drodzy, wszystkie zmiany zaczynają się w nas i mówię, wszyscy ludzie na całym świecie, w tych wszystkich krajach, w tych wszystkich różnych rzeczach myślą podobnie. Ci ludzie myślą podobnie i czują jak Ty, tak? Nie chcą być w ucisku, nikt nie chce być w ucisku, nikt nie chce być kontrolowany, nikt nie chce, żeby mówiono, co ma robić, tak? Jesteśmy wolnymi, wielowymiarowymi istotami, tego się będziemy trzymać, moi drodzy. I idziemy sobie cały czas w tych procesach do przodu, a ludzie widzicie, no wiecie, czy ktoś powie, że coś jest kontrolowane, czy niekontrolowane. Dla niektórych tak będzie źle, jakby wszyscy siedzieli w domu, źle, jakby wszyscy gdzieś poszli, źle. Dlatego nie ma się co przejmować, to jest tak jak z tym osiołkiem jeszcze szybko. Jak no, idzie sobie starsze małżeństwo z osiołkiem, no i na początku osiołek idzie sam, oni idą sami, ma tam jakieś tam bagaże ten osiołek. Ludzie mówią, o idą zamiast jechać, co za nim bezmyślnie, nie? Jedzie dziadek z babcią na osiołku. Ludzie mówią, nie no, osiołka zajeżdżają, co za ludzie, nie? Dobra, idą znowu na nogach, no i chłop, bo i tam znowu ktoś mówi, nie no, no kobita by chociaż jechała. Pojechała kobita, nie no, co za egoistka, facet idzie, ona jedzie. Więc wiecie, dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, bardzo mi miło, że jesteście. Dzięki wielkie za wszystkie, mówię, wiadomości, interakcje, za każde dobre słowo, które mi dajecie i za każdą, jakby to powiedzieć, historię i za wszystko, czym się ze mną dzielicie. Wspaniałego dnia, dzięki wielkie.